sprzed nosa. Piąty tor, Japończyk Tanaka, szósty Tseren Mongo. No, tempo od razu żywsze tutaj od początku. Tseren, reprezentant Mongolii, bardzo mocno pobiegł ze startu. Teoretycznie od prawie 20 sekund jest wolniejszy od Japończyka, a tutaj nie widać tego zupełnie. Ciekaw jestem, czy nie przesadził troszeczkę z tym tempem, ale biegnie i dobrze technicznie. I teraz zaraz będzie zejście tutaj do bandy, tak. Japończyk za Mongołem. No, ale zbliża się Japończyk. Tak, tak, chyba za mocno rozpoczął reprezentant Mongolii. Na to wygląda. Tanaka trzyma lepszy rytm. No i teraz będzie, popatrzcie, będzie walka naprawdę ostra do samego końca. Japończyk za Mongołem. Mongoł, Japończyk. Tseren Tanaka, Tseren Tanaka. Walka na ostatniej prostej, do ostatniego centymetra się zapowiada tutaj. Teraz chyba atak wreszcie Japończyka na wyjściu z tego łuku. No i tak jak w podręczniku. Teraz, ale zobacz, reprezentant Mongolii nie puszcza, nie daje się. On będzie mistrzem świata, ale to jest niespodzianka sportowa. 20 sekund gorszy rekord życiowy od Japończyka i on wygrywa dzisiaj tutaj. No więc gratulacje. Radna Tsaren, reprezentant Mongolii, mistrzem świata, wicemistrzem Hiro Tanaka. A więc tych dwóch zdecydowanie najszybszych. Ale jednak ten typowany na słabszego okazał się mocniejszy. No i bardzo ciekawa rywalizacja w kategorii 85, walka do samego końca. Ile ducha sportowego, zobacz Łukasz, trzeba mieć, co? Niesamowite. 85 i tutaj panowie, czy killerzy dwaj, no po prostu.